zarówno proces projektowy, jak i szerzej mówiąc, proces wdrożenia produktu jest procesem płynnym. Jest procesem płynnym i jednocześnie coraz szybszym. No, takie są oczekiwania rynku, więc no, z jednej strony rozumiem jakby chęć przez projektantów, którzy jednak gdzieś są artystami, posiadania takich narzędzi, no, nazwijmy to łatwych i niezobowiązujących w generowaniu koncepcji. I to jakby jest jedna strona medalu. Natomiast no, druga strona jest taka, że no, projektant jest częścią takiego procesu bardzo technicznego, który się dzieje w przemyśle. No, przemysł się komunikuje określonym językiem, jest to język techniczny. Więc no coś, co paradoksalnie skraca czas, no tu o Solidzie mówimy konkretnie, robię nawet sobie pierwsze szkice, to mi to bardzo ułatwia pracę za chwilę. To znaczy robię pierwszą koncepcję, wspomagam się szkicami ręcznymi, ale jednak modeluję w programie CAD-owskim. Dlaczego? Bo pierwsze pokazanie koncepcji klientowi, wewnętrznie zarządowi, pytania o cenę, o możliwości technologiczne są natychmiastowe. Więc dla mnie rysowanie samemu dla siebie w programie jakimś nieparametrycznym czy takim prostym programie, który się nie komunikuje z platformą CAD-owską, na której pracują inżynierowie, no właściwie wskazuje mi na to, że i tak będę musiał to przerysować za chwilę, żeby móc się komunikować w procesie projektowym. Więc no, no siłą rzeczy skraca tak naprawdę czas praca jednak od podstaw na CAD-zie. Ja największe doświadczenie oczywiście mam w pracy w dużym zespole, w dużej firmie, no tu mówimy o PES-ie, która produkuje pociągi. Czyli jest to bardzo innowacyjny produkt, bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o jego strukturę techniczną, czy w ogóle funkcjonalną. No i tworzony też przez dużą liczbę osób, no tutaj w tej chwili dział rozwoju sięga 400 pracowników. Projektantów, takich designerów to jest 10-osobowy zespół, którym kieruje, no ale inżynierów, technologów, to już jest grubo ponad 300. No my mamy potężne złożenia, potężne ilości elementów i te wszystkie próby kończyły się takimiś nieszczęściami kompletnymi, bo to już jest kwestia wymiany pojedynczego komponentu w bardzo dużym złożeniu. No nie możemy się komunikować tak, że to będziemy spłaszczać za każdym razem i umieszczać, bo to byłoby już nawet czasowo dla nas bardzo kłopotliwe. Także trudno jest mówić o współpracy z firmą zewnętrzną, projektową, która by na tym poziomie standardu nie potrafiła się komunikować. No to ja już nie mówię, że to musi być ten sam program, chociaż to byłoby idealnie oczywiście. Natomiast no, musi być to program CAD-owski, który no, pozwala na ten transfer tych danych bezpieczny i jakościowy. No, prawda jest taka, że przede wszystkim no, powinien współpracować z projektantem. No, to znaczy studia projektowe trwają tyle samo co inżynierskie z racji tego, że to są trochę inne obszary. No więc ja nie zachęcam inżynierów, profesjonalistów do amatorskiej twórczości projektowej. Co tak się zresztą często dzieje w pewnym sensie, no bo jeśli tego projektanta nie ma, to na inżynierze spoczywa ciężar. I oczywiście znam wybitnych no, projektantów znanych, no nie wiem, teraz Cezary Nawrot mi przychodzi do głowy, twórca tej syrenki naszej sportu. Generalnie no, zasada jest taka, że to są dwa różne obszary i ważne, żeby te obszary były jakby na siebie otwarte i współpracowały. No przede wszystkim otwarcie, przede wszystkim zauważenie takie, że to jest jakiś aspekt, który warto w projekcie, który poprawia ten projekt. To znaczy nie ma dobrego designu bez dobrego inżynieringu, który go jakby buduje. I odwrotnie też, no, sam inżyniering nie obroni się już dzisiaj bez dobrego designu. Powinno być świadomość tego, że przede wszystkim powinniśmy się nastawiać na współpracę, na budowanie interdyscyplinarnych zespołów. To znaczy, jeśli firma jest konstrukcyjna, no może trzeba po prostu znaleźć dwóch projektantów, jednego do współpracy, którzy będą pewne projekty tworzyć wspólnie, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, dobrze, żeby to było na innej platformie programowej i tak dalej, i tak dalej. Praca w PES-ie i no, kierowanie zespołem projektantów, no to jest jakby mój rdzeń mojej działalności. To jest właśnie no, nie wiem, 90%, 80% mojej aktywności projektowej. No do tego dochodzi praca na uczelni, no ale traktuję, że to jest rodzaj pewnej wymiany, to znaczy z jednej strony ja szkolę nasze przyszłe kadry, bo już kilku absolwentów moich zatrudniam w tej chwili u siebie w zespole, więc z jednej strony jak gdyby przenoszę z PES wiedzę praktyczną i taką wiedzę staram się studentom, naszym późniejszym pracownikom oferować, no z drugiej strony otrzymuję zwrotnie z kolei pracowników, to jest raz, którzy są ukształtowani w sposób, który nam odpowiada, nam pasuje, jak pracowników, których potrzebujemy konkretnie dla siebie. Także to jest taka wymiana dwustronna, to znaczy to jest inwestycja, która przynosi zysk jak gdyby zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, bo PES zyskuje jak gdyby potencjalnego pracownika plus oddech pewnej świeżości, pewną konfrontację z młodymi pokoleniami, o co w pewnym momencie zaczyna już być trudno w takim profesjonalnym zespole.
z drugiej strony, no, jako pedagog staram się jakby, no, uczyć ludzi tego, co wiem, co jest praktycznie potrzebne za chwilę w życiu zawodowym.